Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony 352 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, na sam początek pójdziemy się przespać do rana. I chyba zaraz dostanę w łeb. Dosłownie. Dobra, ale przynajmniej mamy ładny dzień. Tutaj mamy Mikę. Nie wiem, czy możemy z nim pogadać. Witaj. No tak, witaj, Ej, poczekaj no. Ty jesteś Roland, syn Bospera. Chłopcze, tak dawno się nie widzieliśmy. Skąd przybywasz? No, ja. A zresztą, nieważne. Mogę to sobie wyobrazić. Pewnie niepokoisz się, jak tam sprawy u twoich rodziców. Nie masz powodu do smutku. Słyszałem, że wraz z innymi mieszkańcami Khorinis udało im się uciec na północ. Więc na twoim miejscu zajrzałbym tam. Dziękuję, bardzo mi pomogłeś. Co wiesz o orkach? Niewiele. Z pewnością jedno mogę powiedzieć, prawie cała wyspa jest teraz pod ich kontrolą. Tylko klasztor i my jakoś się trzymamy. Ale na jak długo? Jeśli wkrótce Lord Hagen nie przyjdzie nam z pomocą, to orkowie rozprawią się z nami. Co wiesz o najemnikach orków? Tylko to, że brali udział w szturmie na miasto, więcej nic nie wiem. Chyba nie ma ich zbyt wielu, bo inaczej byliby tu z orkami. Przypuszczalnie większość z nich nadal jest w mieście. Jak wygląda sytuacja? Wszystko wygląda nadzwyczaj parszywie. Ale modlę się do Innosa, aby nas wspomógł w odpowiednim momencie. Okej, dobra. Słuszka, Herold. Myślę, że zaczniemy od pogadania z André, prawda? Tu jest Rangar. Lutero. Jeszcze jest Wulfgar najpierw. Dość ryzykowna kradzież, panie, słuchaj, no już... Kurde, ile mamy tej zręczności? Bardzo dużo. Witam. Nazywam się Roland i przybywam z okrętu wojennego Albatros. Witaj. Jestem Wulfgar, dowódca Straży Miejskiej. Albo raczej, dowódca byłej Straży Miejskiej w Khorinis. Mogę coś dla ciebie zrobić. Tak, możesz. Zaginął Gekard. Poszedł na polowanie, ale nie wrócił. Od tego czasu minęły 2 dni. Kim jest Gekard? Członek Straży Miejskiej. Jeden z najlepszych. Dlatego tak się o niego martwię. Dobrze, poszukam go. Dokąd się skierował? Zdaje się, że zamierzał polować w pobliżu przejścia na przełęcz. Ale gdzie dokładnie, nie wiem. Możesz mnie czegoś nauczyć. Oczywiście. W końcu jesteś żołnierzem króla. Mogę cię podszkolić we władaniu jednoręczną i dwuręczną bronią. Mogę ci także pokazać, jak stać się silnym wojownikiem miecza. Jeśli osiągniesz w tym sukcesy, nauczę cię nawet, jak stać się mistrzem miecza. Ponadto mogę cię nauczyć, jak lepiej używać broni białej przeciw orkom. Ale tylko wtedy, jeśli będziesz miał wystarczającą ilość doświadczenia. Dobra, on też uczy tych właśnie bojowych. Zabójca orków, mistrz miecza, silny wojownik miecza. To nam się przyda. Ale na razie i tak nie mam punktów. Tu jeszcze są ludzie z tyłu i warto z nimi pogadać. Jest na przykład Peck. I Peck, z tego co pamiętam, tutaj handluje. Witaj. Czego chcesz? Zostaw mnie w spokoju. Nie mam ani czasu, ani ochoty gadać. Jasne. Co wiesz na temat bandytów? Już ci powiedziałem, że nie chcę z tobą rozmawiać. Jeśli tak bardzo potrzebujesz informacji, to pogadaj z Pablo. Tymi sprawami on się zajmuje. Lord Andre już wydawał mu rozkaz rozprawić się z tymi łotrami. Wprawdzie, to było jeszcze wtedy, zanim zostaliśmy zmuszeni do opuszczenia miasta. Jak wygląda sytuacja? Mam nadzieję, że wkrótce Lord Hagen przybędzie nam na pomoc. Inaczej wszystko zostanie stracone. Pancerz łucznika. Okej, widzę, że musimy troszeczkę więcej zrobić, na przykład porozmawiać z André, ponieważ on może nam sprzedać później pancerz łowcy smoków lekki. Cześć André. W ogóle ja tak bez lokatora sobie chodzę. Niedobrze, to trzeba wszystko pozbierać przecież. Tam jest jakaś roślina za chatą. No i pięknie, szczaw królewski, możemy zrobić kolejny eliksir do zręczności. Pogadamy sobie też z innymi ludźmi.
Dlatego, że tutaj też ktoś sprzedaje właśnie nowe bronie. Dlatego tutaj między innymi teraz przyszłam. Żona Gerbranda, dobra, ty się przydasz później. Ale wykonajmy nasze... Jeszcze jedna z tych cholernych bestii. Co się tu stało się? Jedna bestia mniej. Okej. Okay. Niech żyje... Pełzacz jakimś cudem wylazł z kopalni, przez ścianę chyba. Spoko. Chodźmy porozmawiać z André, bo to jest bardzo ważne. Hej, ty. Niech Inous będzie z tobą, żołnierzu. Co cię tu sprowadza? Nazywam się Roland i przybyłem tutaj na okręcie wojennym Albatros, pod dowództwem Lorda Baldwina. Jak to? Albatros tutaj. Doskonale. Są jakieś wieści z Engardu. Już od kilku tygodni jesteśmy w morzu. W chwili odpłynięcia orkowie oblegali stolicę. Obecnej tam sytuacji nie potrafię ocenić. Rozumiem. To jednak dobrze, że Lord Baldwin jest tutaj. Być może będzie nam potrzebna jego pomoc. A dlaczego, jeśli wolno zapytać? Powiem wprost. Aby obywateli Khorinis dostarczyć w bezpieczne miejsce. Czyżby Lord André chciał opuścić Khorinis? Jeśli nie pozostanie nam nic innego, to tak. Nasza sytuacja jest zła, a nawet bardzo zła. Orkowie zajęli miasto i wszystkie małe farmy. Otoczyli także klasztor i farmy Onara i zablokowali przejście do Górniczej Doliny. Mieszkańcy miasta, którzy nie zdążyli tutaj uciec, poukrywali się w jaskiniach, bądź znaleźli schronienie na północy. Z tym garnizonem, który mam, nie jestem w stanie zatrzymać orków. Tylko Inous może nam teraz pomóc. Masz może jakiś plan, jak odzyskać miasto? Z tą garstką żołnierzy, którą mam. Nie, to bez szans. Prócz tego, nie ma sensu rozważać odbicia miasta, gdy cały obszar wokół niego znajduje się pod kontrolą orków. No dobrze. To znaczy, że najpierw należałoby oczyścić z orków obszar otaczający miasto. Masz może pomysł, od czego by tu zacząć? Na początek trzeba odzyskać farmy Lobarta, Akila, Sekoba i Bengara. Wtedy orkowie zostaliby odcięci od dostaw żywności, co jest ważnym warunkiem skutecznej walki z przeciwnikiem. Gdzie jest Lord Hagen? Lord Hagen z większością paladynów przeniósł się do Górniczej Doliny. To było kilka tygodni temu i nie mamy od nich żadnych wiadomości. Lord Baldwin ma rozkaz dostarczyć magiczną rudę do Engardu. Macie tu jakąś? Niestety, muszę cię rozczarować. Mamy bardzo mało magicznej rudy. Prawdopodobnie będziesz musiał poczekać na powrót Lorda Hagena. Okej. Okay. Czyli co, na razie żadnego innego info? Słabo. Zapis gry. Zobaczmy. Lewo, prawo, lewo, prawo. Lewo, prawo, lewo, prawo, prawo. Dobra, skrzyneczka otwarta. Niby nic ciekawego, ale się przyda. Dobra. Zobaczmy więc, jak to wygląda teraz. Czy tutaj coś jest? Parę jakichś tylko miksturek. Kurczę, teraz pytanie, jakby to rozwiązać. Trzeba pogadać z innymi ludźmi, bo wiem, że ktoś mógł mi tutaj sprzedać lepszą broń i lepszy pancerz. Chyba, że to później dostanę ten pancerz łowcy smoków. Lekki, możliwe. Dobra, Wulfgar, André. Co nam mówi dziennik? Ruda dla króla. Lord André powiedział mi, że kilka tygodni temu Lord Hagen wraz z większością paladynów udał się do Górniczej Doliny, aby stamtąd zabrać magiczną rudę. W tej chwili nie ma sensu szukać Lorda Hagena, ale w jaki sposób dostać się do magicznej rudy, która jest tak niezbędna królowi? Prawdopodobnie później znajdę na to odpowiedź. Najpierw muszę pomóc André w walce z orkami. Jego sytuacja jest drastyczna, dramatyczna. Orkowie. Zanim będzie można pomyśleć o odzyskaniu miasta, najpierw trzeba oczyścić terytorium wyspy z orków i ich sojuszników. Przede wszystkim trzeba odciąć wroga od źródeł żywności, przejmując pod swoją kontrolę farmę Lobarta, Akila, Sekoba i Bengara. Przed zgłoszeniem się do Lorda André, najpierw muszę dowiedzieć się, czy byli właściciele farm i ich pracownicy nadal żyją. Dosłownie. Rodzice. Tak, na północy Khorinis, to też wiemy już. Ty naprawdę mi nie sprzedasz jeszcze lepszego pancerza? Nie, ale jestem ciekawa, jak ten pancerz łucznika wygląda, więc sobie go zakupimy tak, żeby go po prostu zobaczyć. Jeżeli chodzi o statystyki. Chcę kupić pancerz.
Dobra, ale to nie będzie jakiś wybitny pancerz, z tego co pamiętam. Ty, a jednak on jest lepszy. Ma dużą ochronę przed strzałami. Dobra, no to myślę, że zostaniemy przy tym pancerzu. Nagle mam bardzo mało złota, ale nie martwmy się, mam dużo rzeczy do sprzedania, więc jak tylko znajdziemy kupca, to od razu sprzedamy to, co mamy. Łatwo będzie ukraść mu klucz. A do czego mi jego klucz potrzebny? Nie wiem. Do wieży, okej. Okay. Ej, jak leci? Lepiej nie pytaj. Jak wygląda sprawa z orkami? Fatalnie. Siedzimy tu, jak myszy w pułapce. Jestem pewny, że wkrótce orkowie podejmą zmasowany atak na nas. I wtedy z nami koniec. Teraz każdy już o tym wie. Masz jakieś problemy? Zgadłeś. Jestem naprawdę zdesperowany, ponieważ nikt nie może mi pomóc w rozwiązaniu moich kłopotów. O co chodzi? To dotyczy paladynów Jestana i Salfoda. Oni mnie szantażują. Co ty mówisz? Dwaj paladyni szantażują ciebie. Coś nie mogę w to uwierzyć. To prawda. Znałem ich wcześniej, kiedy byli zwykłymi zbrojnymi. Wtedy prowadzili dość luźne życie, które wcale nie jest zgodne z ich obecnym życiem jako paladynów. Czyżbyś uważał, że nie są godni nosić tytułu paladyna króla? Nie, to byłoby zbyt daleko idące. To naprawdę dzielni i oddani wojownicy. A ponieważ wiedzą, że znam ich grzeszki z przeszłości, zmówili się przeciwko mnie. Za każdym razem, kiedy dostaję swój żołd, żądają oddania połowy złota. Robią to tylko po to, abym nikomu nie powiedział, co o nich wiem. Proszę, pomóż mi. Już nie wiem, co robić. Wydawałoby się, że z orkami jest dość problemów. Jednak nie. Stoję tu i słucham twojej historii. No dobrze, pomogę ci. Dziękuję. Jesteś moją ostatnią nadzieją. Okej, okay, mamy nowe zadanko. Kurde, kto tutaj broń sprzedawał? Bardzo mi ta osoba jest potrzebna. Sakiewka. Witaj, kim jesteś? A ty niby kto? Wygląda na to, że od niedawna tu jesteś i nie masz pojęcia, z kim masz do czynienia. Nazywam się Gebrand. A dla ciebie jestem pan Gebrand. Zrozumiałeś? Okej, okay, to tyle. Lutero. Witam. Kim jesteś? Nazywam się Lutero. Handluję różnymi rzeczami. Pokaż mi swoje towary. Okej, okay, masz mikstury prędkości, rdest, żądło, tytoń, węgiel. Tytoń mieliśmy podobno kupować tytonie, więc kupuję. Niepamięć, sen. Mam parę broni, które mogłabym mu sprzedać, bo nie mam już złota. Śmieszne to troszeczkę. Dobra, to zacznijmy od tych łuków i kurz. Nic tutaj nie mamy przecież questowego w tym miejscu. Strzały sobie zostawię, bo... Nie, bez sensu. Sprzedaj te strzały. Wpiździet. Nie potrzebuję przecież. Te bronie też. Ten kryształowy miecz sobie wyjątkowo zostawię, bo to jest najlepsza broń pod siłę, którą mogę założyć. O, mamy kruczy dziób teraz pod ten obuchowy. Dobra, to zostaje. Tutaj na pewno nie będę nosić tych halabard, bo to jest bez sensu. Maczeta. Rubinowe ostrze nawet miałam w ekwipunku. Dobra, sprzedajemy te rzeczy. Topór drwala to sobie akurat zostawię, bo nie wiem, czy to jest jako broń, czy jako... Nie no, jako broń. To nie potrzebujemy. Buławę też miałam obuchową, ale ten kruczy dziób będzie teraz idealny. Kilofy zostawiam. Nóż na wilki. Pałka, topór, krótki miecz, laga, sierp, pogrzebacz, sztylet, tarcze. Myślę, że mogę sprzedać na razie. Trzeba troszeczkę posprzątać w tym ekwipunku. Jeden toporek, dzbanka nie potrzebuję, bryłki, tytonie. Te rury są bez w ogóle ceny. Tak samo te drabiny, ale tu mam dużo pierścionków, jakiś sreber.
Nie wiem, czy sekstans mogę sprzedać. Ciężko powiedzieć. Ostry nóż jeden wystarczy. Drogocenna szkatułka. Tytonie. Saletrę mam. Ojej. Pióra. W sumie pióra można by było sprzedać, ale one nic nie, jakby nie kosztują. Tu już nawet kawałki drewna coś kosztują. Węgiel, pieniążki. No pieniążków nie sprzedamy sobie, nie? Bo to bez sensu. Kluczyków też nie. Myślę, że moglibyśmy obchnąć jeszcze te skóry, dlatego że... I w ogóle te kości, żuwaczki. On po prostu za dużo gada. Dlatego, że dopiero jak uwolnimy Korinis, to dostaniemy się do... Urwany pęd bluszczu zebrałam. Okej. Kwarcyt. Dopiero później, jak uwolnimy miasto, tak naprawdę, to będziemy mogli używać, w sensie sprzedawać te skóry. Pereł chyba nie potrzebuję, ale zostawię je na razie. Mioteł na pewno nie. Puste butelki niepotrzebne. Skóra dzika, kły. Nie wiem, co z tymi sercami zrobić. I z rogami cieniostwora zostawiłabym sobie na pewno. Złote naszyjniki, młotki zostawimy, bo nie wiem, czy nie będę potrzebować. Tak samo bagienne ziele, skóra szablozęba, jajo pełzacza. Szczerze, nie mam pojęcia. Prastara kamienna, węglowy, nieoszlifowany ametyst. Skóry cieniostwora możemy opchnąć. Skóry gada, kości szkieletu, żądła, skrzydła. Księga żelaza, do parlana. No i co? Chyba sprzedane wszystko. Pas ochrony? Nie wiem, czy będę go używać. Raczej nie. Tutaj sobie zostawię tylko jeden ten amulet. Te stare kapelusze można posprzedawać. Stare zbroje. Na razie zostawię, bo nie wiem, czy komuś nie mogę ich dać. I tak mamy teraz całkiem sporą ilość pieniędzy. A potem jeszcze zawsze można coś dosprzedać. Tu jest Jestan. Moglibyśmy to zadanie z tymi paladynami zrobić, ale... Zastanawiam się, czy... Nie spróbować znaleźć tej osoby, co bronie sprzedaje, bo był ktoś taki. A mnie by się, kurczę, naprawdę przydała broń lepsza. Bo przy takiej ilości siły bieganie z taką słabą kosą jest po prostu słabe, no nie? Witam. Ty jesteś gubernator Larius. Tak. Przynajmniej nim byłem. Ale teraz jestem uciekinierem, jak i pozostali. Okej, to wszystko. Tutaj trzeba będzie to zadanie zrobić właśnie z tymi dwoma paladynami, tylko że Larius tutaj praktycznie zawsze siedzi i nawet na niego zwój uspienia nie działa. Więc to jest słabe bardzo. Tam są jakieś rzeczy. Możliwe, że łuk jest ten ognisty. Oczywiście, że jest. A przynajmniej ogniste strzały są. Jest też łuk. Kuferek. Lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo. Prawo, lewo, lewo. Lewo, prawo, prawo, lewo, 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 prawo. Ej, no halo. Lewo, prawo, prawo, lewo, 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 prawo, prawo. Okej, 17 ognistych strzał. To jest chyba ten sam lucik, co tutaj zawsze bywa w tym miejscu. Dobra, mało ważne. Na razie bym ten quest jeszcze zostawiła. Zależy mi, żeby znaleźć lepszą broń. I widzę, że będzie to już trudne. Jak my w ogóle stoimy... Ja mam 44%, ale mi dodaje broń dyszkę, czyli mamy ledwo przebity próg do broni jednoręcznej. Bo wiecie co, mam rozkminę, czy nie iść teraz w broń dwuręczną w sumie, bo jeszcze mamy tą jednoręczną na w miarę niskim poziomie. A chyba bronie dwuręczne będą lepsze, nie? Słucham, czego chcesz? Dość prosta kradzież. Mogę u ciebie kupić broń. Wybacz, ale sami mamy jej zbyt mało. A za pozostałą odpowiada Pek. To czego ja z Pekiem nie mogę handlować? Witam. Bardzo mi się to nie podoba. O!
Mortis powiedział mi, że sprzedajesz broń. Tak, ale tylko członkom Straży Miejskiej. Więc zapomnij o tym. Przestań zadzierać nosa. Jestem żołnierzem króla i potrzebuję dobrej broni do walki z orkami. A może powinienem pójść do Lorda Andre i powiadomić go, że odmawiasz handlu ze mną? Cholera, a niech cię diabli. No to jak? No dobrze. Zobacz, co mam. No wreszcie, stary. Pokaż mi swoje towary. Orkowa zguba. To jest najlepsza broń, którą masz, naprawdę. Kurwa, on ma jeszcze lepszy hełm niż kupiłam, nie? Kuszę masz jakąś dobrą, stary? Nie, to jest najlepsza kusza, jaką mam. Broń drzewcowa, kamieniołupacz. Nie no, ten kruczy dziób będzie dobry, ale ta orkowa zguba. Nie wiem, gdzie mogę znaleźć orkową zgubę, ale ona jest gorsza chyba, bo moja broń zadaje, tylko że ja mam teraz broń pod zręczność. No ale nie da mi za wiele chyba ta orkowa. Chociaż w sumie do tej mi tylko dwa punkty brakuje. Chryste panie. To jest jeden szczaw królewski. I jeden smoczy korzeń, a akurat szczawik mam jeden. Gdybyśmy znaleźli smoczy korzeń, który nawet wiem gdzie jest. Tylko, że nie umiemy w ogóle walczyć bronią dwuręczną. I tu się robią teraz schody. Ile mamy? Piątaka? Tak, mamy 5%. W ogóle nie wiem skąd. Kurde, niedobrze, nie? Bardzo niedobrze. Kim jesteś? Jestem żoną Gerbranta. A dlaczego pytasz? Chciałbym. Jeśli nie masz ważnego powodu, aby ze mną rozmawiać, lepiej odejdź. Nie mam czasu i ochoty z tobą rozmawiać. Okej, wydawało mi się, że tu będzie więcej rozmów w tym miejscu, a jednak nie ma. Nie wiem, wejdźmy sobie może do kopalni. Tu jest Salfot. O, to pełzacz wojownik, a się tak wwaliłam w niego, jakby to był co najmniej malutki pełzaczątek. Ale on i tak mi nie zrobił krzywdy. W sumie nie ma się czego bać. O, tutaj mamy nawet tą magiczną rudę. To kopiemy. Kurde, ale powiem wam, że naprawdę bardzo niedobrze. Strasznie. Myślałam, że będą lepsze bronie, a jak na razie to ja mam chyba jedną z lepszych broni. Żeby się teraz przerzucić na dwuręczniaka, to by się trzeba było naprawdę postarać. Jeszcze żeby broń jakoś dawała więcej tych procent, a nie daje. To szczerze mówiąc, to aktualnie mamy chyba najlepszą możliwą broń. Niestety. Chyba, żebym znalazła orkową zgubę gdzieś. Niestety nie przypominam sobie, gdzie w ogóle orkowa zguba mogłaby być, więc to też jest w ogóle taki problem. Bardzo niedobrze. Bardzo słabo. Teraz trzeba będzie naprawdę dużo tych punktów, bo też w życie trzeba dawać w tą broń. Słabo. Ja oczywiście się teraz tak zagrywam w Odyseję, że zamiast zrobić cokolwiek innego, to nawalam dla was odcinkami. Ale spoko. W sensie brakowało mi Odysei. Kurde, ile można kopać jedno złoże rudy? Stary, w sensie ja nie narzekam, bo dużo bryłek, ale... Coś mi tu nie pasi, że tego jest tyle. No, wreszcie. W sensie no naprawdę spoko, ale nie za dużo tego było tutaj? Dobra, nie powinnam marudzić, bo przynajmniej mieliśmy trochę rudy. Pewnie się też zastanawiacie, dlaczego kupiłam tą zbroję. W sumie ona nam się przyda, nawet sobie nie zdajecie sprawy. Jak bardzo. Dlatego, że jak będziemy ogarniali tą bandę dla... jakby tych bandytów, co są do pokonania,
to tam większość z nich używa łuku po prostu. I to by było ciężkie zrobić to bez łuku. Spryciarz! Także to akurat jest dla nas bardzo na plus, że kupiłam sobie tą zbroję, szczególnie, że jest tak lepsza odyszka. Dobra, czy ja mogę z kimś jeszcze pogadać ważnym? Tu był Boltan. No, ty mi nic nie powiesz nowego chyba, nie? Tu mogę wejść. Zwykły strażnik miejski, ale mogę go okraść. Bardzo trudna, co to znaczy? Daj spokój. Witaj. Okej, spoko. Okradłam cię, bo ziewałeś. Super, tu jest jeszcze Hakon. No właśnie, siema. Tak mi się wydawało, że jeszcze o kimś zapomniałam. Witaj. Czego u diabła chcesz? Pokaż mi swoje towary. Topór wojenny, to jest twoja najlepsza broń i orkowa zguba. Skórzany pas, tarcza. Serio? I to wszystko, co masz? Słabo. Być może później im się pojawią lepsze bronie jeszcze, jak tutaj troszeczkę połażę. Okej, na razie bym może ten obóz zostawiła, chociaż mamy tutaj zadanie do zrobienia. Więc można by było... Co ty masz na sobie, do cholery jasnej? Okej. Aha, bo ja mu tą broń sprzedałam, on to założył? O Boże. Jakby troszeczkę jestem zdziwiona, nie? Dobra, możemy się tutaj poprzespacerowywać w tym miejscu. Czy tutaj jacyś wrogowie? Mi nie pokazuje nic w teorii. Ale pokazuje mi rzeczy. Lewo, 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 prawo, prawo, lewo. Trzy wytryszki, spoko. Znaczy tutaj ogólnie będą wrogowie, tylko że później. Skoro na razie ich nie ma, to znaczy, że będą, ale właśnie później. Ale warto tutaj sobie pozbierać na pewno ze skrzynek. Prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo. Zauważam, że tutaj skrzynki, jak już się pootwiera parę tych skrzynek, to one są później takie dosyć proste. A tordest polny, ja chciałam to otwierać. Okej, okay. Spoko. Czyli co, tutaj się kompletnie nic nie dzieje? No nie, bo tutaj fabularnie się będą potem działy cuda. Lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. Tu nic ciekawego nie ma w ogóle. Ale warto obgrabić sobie skrzynki. No, także ja sobie nagrywam dla was Odyseję, bo mi się nudzi. Nie, mam teraz dużo wolnego i po prostu brakowało mi strasznie grania w Odyseję tak na dłużej. Szczególnie, że teraz mam na to czas, dlatego tak, no, nagrywam trochę na zapas, ale też wiecie, wiem na razie co robić, bo to Corinis udało mi się jeszcze przejść samemu jak grałam, więc to jest takie, że nie potrzebuję za bardzo jakiejś waszej rady aktualnie czy pomocy, ale kurwa śmieszy mnie to Lutero, Jezu. Boże, i nie wiem jak to działa. Tamtych orków na dole można by się było pozbyć. To jednak jest jakiś expik. Ale pewnie się domyślacie, gdzie idę. Idę na trolle na dole. Pablo, coś do powiedzenia? Witaj. Jeszcze mogę od ciebie? Nie. Tu już pytaliśmy o sytuację, o to wszystko. Obywatelka. Przyszłam tutaj, bo... Tutaj mamy możliwość... O, pan ogrodnik tu jest? Witaj. Fajnie. Daj tytoń. Nie chcesz zapalić czegoś przyzwoitego? No nie wiem, ale dobrze, dawaj. Zrobię sobie skręta. Okej, dlaczego mogłam mu dać tytoń? Nie mam pojęcia. Ohoho. Hohoho. Mocny. Chyba mam już dość. Witaj, co tu robisz? A co tu można robić? Piję. Mhm. No dobra. Ja tutaj zlazłam, bo tu gdzieś powinien być smoczy korzeń w tej okolicy i jest jak najbardziej pięknie.
kuferek. Prawo, nie, lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo. Przynajmniej już tak nie łamiemy tych wytrychów. Czy tutaj coś się dzieje? Cześć, Grom. Kradzież tej siekiery? Okej. Co słychać? O, witaj. Jestem bardzo zajęty. Czego chcesz? Co tu się dzieje? No, skoro ty sam tego nie widzisz, to w niczym pomóc nie mogę. Wokoło pełno orków. Mam nadzieję, że nie starczy im sił, aby przedrzeć się przez naszą obronę. Co tu porabiasz? To, czym zajmuje się każdy myśliwy i dwal. Czego możesz mnie nauczyć? Chcesz się czegoś nauczyć? Dlaczego nie? Mógłbym ci opowiedzieć o różnych mądrościach polowania. I tak nie mam nic do roboty. Najpierw przynieś mi coś przyzwoitego do jedzenia. Umieram z głodu. Dostarcz mi butelkę mleka, bochenek chleba i tłustą szynkę, a nauczę cię wszystkiego, co sam wiem. Witaj. Witaj. O, widzę, że przyniosłeś jedzenie. Bardzo dobrze. Dziękuję bardzo. Czego możesz mnie nauczyć? Co chciałbyś wiedzieć? Wyrywanie zębów. No nie wiem. Coś jeszcze. Wszystko jak zawsze. Pracy sporo, a płacą mało. Dobra, czym ty handlujesz? Kawałek drewna, pień i piły masz. Muszę pamiętać, że ma piły, bo chyba będą mi potrzebne, z tego co mi się kojarzy. Są tu te skórkowańce trollowate? Są, ale właśnie tutaj oni chyba poprawili te trole, bo one się szybciej poruszają, czy mi się wydaje? Nie wiem. Ale to są ładne obrażenia w trolla, nie? On nie ma żadnych szans kompletnie. Do tego wszystkiego zaraz będziemy mieli nowy poziom. Przez chwilę mi się wydawało, jakbym słyszała cieniostwora. Chyba, że to ten troll taki wydawał z siebie dźwięki. Jestem ciekawa, jak sobie radzę z czarnym trollem. Jest ich tutaj więcej niż ten jeden klasyczny, który zawsze był tutaj w okolicy. Szczaw królewski. Dobra. Znalazłam też rapier, ale one nie będą lepsze te bronie, bo bez przesady. Sztylet, siekiera. Okej. Rapier, tak, rapier. W sensie spoko broń, ale już nie dla nas. Okej, czyli zdobyłam w sumie kolejne składniki alchemiczne. U Sagity był stół alchemiczny, a czy gdzieś bliżej? No nie wiem, wątpię. Dobra, przydałoby się coś pożyteczniejszego może zrobić. A może Kaled by mi chciał sprzedać jakąś broń? Znaczy wątpię w to, bo aktualnie Kaled tutaj dowodzi, zacznijmy od tego, więc... Trudno mi w to uwierzyć. Nie mówię ci przecież nic nowego. Okej, pióra do pisania nie można sobie zabrać? To było oczywiste. Kradzież będzie trudna. Serio? Kim jesteś? Jestem Kaled, przywódca najemników. Aha, i to tyle. Jak wygląda sytuacja? A jak ma wyglądać? W każdej chwili możemy zostać napadnięci przez orków. Jak długo oni was oblegają? Już od kilku tygodni. Ale jeśli wkrótce nie zdarzy się cud, obawiam się, że to wszystko nie potrwa długo. Jestem pewny, że niedługo nastąpi kolejny atak. Po nim nie będziemy mieli się z czego śmiać. No dobra. Wiecie co mi teraz przychodzi na myśl? Że może byśmy oczyścili tą farmę Sekoba z tych orków. Trudno mi w to uwierzyć. Hej. Co ty tu robisz? Sam by na to nie wpadł. Nic. Tylko tędy przechodziłem. Aha. Tylko przechodziłeś. A może jesteś szpiegiem Lorda Andre? Tak go oczywiście dorwaliśmy. Hej, uważaj co mówisz. Nie jestem żadnym szpiegiem. Jasne.
No dobrze. Chciałbym ci uwierzyć. Ale strzeż się, jeśli przyłapie cię na szpiegostwie. Gorzko tego pożałujesz. Ode mnie nikt się niczego nie dowie. No tutaj jest jak zwykle wojna obydwóch frakcji. Standardowo nic się nie zmieniło. Spróbujmy może odbić farmę Sekoba faktycznie. To się nigdy nie zmieni. Tylko siła, więc nie mówię. Tylko musimy przejść taką trochę bezpieczniejszą drogą. I myślę, że możemy zajść od tyłu ich. W sumie jeszcze te szkielety tam są. A, bo tutaj są te wilki, które wcześniej... Tu jest bez zmian, widzę. Dobra, nawet jakby ten jeden ork się na mnie rzucił, to mi się nie stanie nic. W sumie jestem ciekawa, jakbym sobie z takim orkiem poradziła teraz. Ale tak jak mówię, to zaraz przetestujemy. W sumie, jak już tu jestem, to chodźmy do tej Sagity. Ona miała ten stół alchemiczny, nie? Tylko teraz, żeby zaś do niej trafić, to jest... przekichana sprawa. No bo w sumie... możemy sobie od razu z tego stołu skorzystać i zrobić kolejny eliksir siły. Wtedy w teorii mogę założyć lepszą broń, ale w praktyce nie użyję jej. Bo... w sumie możemy zrobić chyba i siły, i zręczności eliksir. Więc zróbmy sobie oba. No nie wiem w sumie, jak to rozwiązać teraz. Widzicie, ja już mogę sobie założyć ten topór. O, ten kryształowy w ogóle jest bardzo krótki, więc to jest już całkiem duży problem. Cześć, Sagitko. Chyba nic nie chcę od ciebie, nie? Ty też nic nie chcesz. Dobra, to spróbujemy odbić farmę Sekoba. Myślę, że powinno się udać bez większych problemów. Szczególnie, że już jakiegoś pojedynczego orka żeśmy tutaj zmietli. Gorzej jak mają jakiegoś szamana tutaj, nie? Tak, no, striggerowali się na mnie. Jak widzicie, oni już dużo lepiej walczą. Ale ja mam ładnego kryta, tylko mam małą szansę na niego. I to jest ten największy problem mój. Dobra, ale idzie mi to całkiem sprawnie, jeżeli mam być szczera. Okej, no to jest bardzo pozytywnie, bo bałam się, że sobie nie będę radzić na tych farmach. Przynajmniej wcześniej miałam trochę problemy, żeby pokonać takiego orka. Dobra, zobaczmy, czy tutaj się coś dzieje wokoło tej farmy jeszcze? Chyba nie. Lewo, nie. Prawo, prawo, lewo, lewo, prawo. Prawo, lewo, lewo, prawo, prawo. Prawo, lewo, lewo, prawo, prawo. Kurde, prawo, lewo, lewo, prawo, 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 lewo. Serio? Taka trudna skrzynia i tu nic nie było? Poważnie? Ale useless życie. Tego nie otworzymy. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Ciekawe kuźwa dlaczego. Dobra, no, w teorii farma Sekoba jest już czysta. Także możemy się wrócić do Sekoba i mu o tym zawiadomić. W ogóle powinnam sobie te mieszki jeszcze pootwierać, póki o nich pamiętam, bo parę sakiewek mamy. Dużo topory
Toporów drwala zdobywam. Aż zbyt dużo mi się wydaje. Worek warzyw, spoko. Sakiewka. To jest akurat tytoń. Podwójny tytoń. Czerwony pieprz, te sprawy. Tablice. Nie potrafię tego przeczytać. No, będziemy też musieli się uczyć języków budowniczych i tak dalej. W sensie musieli, no przyda się to na pewno, nie? Dobra, to co? Idziemy do Sekoba, nie? Powiedzieć mu, że się udało. Moglibyśmy jeszcze do tej chaty zajrzeć tutaj, bo ostatnio jak tu byłam, to ją zostawiłam w spokoju. Tu jest Gekard. Siema. W sumie to cię znalazłam. To bardzo miło, bo możemy wykonać questa. Co tu robisz? Nie boisz się orków? Nie obawiaj się, bacznie ich obserwuję. Gekarda nie tak łatwo zaskoczyć. Aha, jesteś Gekard. Przy okazji, jestem Roland. Na kogoś czekasz? Skoro tu jesteś, to być może już nie. Powiedz, o co chodzi. Zgubiłem swoją kuszę. I mógłbyś mi pomóc ją odzyskać. Dlaczego sam jej nie poszukasz? Dlatego, że jest z tym problem. Jestem ranny. Chodziłem polować na topielce. Na topielce. Gdzie? Nad jeziorkiem w pobliżu przełęczy, tam ich jest pełno. Niestety, zbyt późno zrozumiałem, że sobie z nimi nie poradzę. Z reguły o takich rzeczach trzeba myśleć przed pójściem na polowanie. Bardzo śmieszne, Mondralo. To nie były zwykłe topielce. Jakimś sposobem one zmutowały. Zmutowały. Tak. Teraz są znacznie silniejsze niż wcześniej. Z pewnością to sprawka czarnego maga. Jakiego czarnego maga? No, jednego z tych, co obecnie można zauważyć w szeregach orków. Jestem przekonany, że wlał do jeziorka jakiś płyn, dzięki czemu topielce stały się znacznie silniejsze. W każdym razie, nie mogłem sobie z nimi poradzić i musiałem ratować się ucieczką. Niestety, jedna z tych kreatur zdążyła mnie ugryźć w rękę i upuściłem kuszę. Kusza powinna leżeć gdzieś w pobliżu tego jeziorka. Dobrze, pomogę ci. Dziękuję. Jeśli zwrócisz mi kuszę, dostaniesz ode mnie nagrodę. Życzę ci powodzenia. No dobra, czyli zanim w ogóle możemy zgłosić, gdzie on jest, trzeba mu pomóc. O nie, to jest Valentino. Znaczy, można mu przypierdzielić w głowę w sumie. Później nawet gorsze świństwo można mu zrobić. Wynocha z mojego łóżka! Na razie nie chcę się z nim gadać. Z tym cwaniakiem pieprzonym. Kolejny smoczy korzeń. Powiem wam, że muszę sobie zapisać powoli, gdzie ja znalazłam te rośliny stałe, bo ich na kolinie jest od cholery, tak samo tych szczawi, i ja później nie będę mogła tego znaleźć. Czy są te normalne, czy zmutowane? Normalne. Ale chodźmy. W okolicy jeziorka, no to rozumiem, że gdzieś tu powinny być te topielce, które robią komuś tam krzywdę. O, tu możemy kolejny skarb sobie wykopać. Znaczy dziwię się, że one są dalej te skarby tak jakby do wykopania, bo przecież Bezi to kopał, więc powinno to być opróżnione. Bo widzę, że w niektórych miejscach jest to przewidziane, że Bezi to opróżnił, a w drugich nie. Także to trochę bez sensu jest. Dobra, otwórzmy od razu sakiewkę, żeby mi potem nie zalegała. Dobra, ale to i tak miałam tutaj iść, bo idziemy do Sekoba mu powiedzieć, że się wszystko już udało. Te dziwne topielce to będą chyba tam na górze faktycznie. W sumie na farmę Bengara też trzeba się udać. Siema piekarz, już mogę cię okraść, bo mam dostateczną liczbę zręczności. Sporo miałeś hajsu przy sobie. Orkowie odeszli. Wiedziałem, że na ludziach króla można polegać. Teraz wrócisz do swojego domu. Oszalałeś. Tak długo jak orkowie się tu kręcą, nigdzie się nie ruszam. Nie tak szybko. A co z moją nagrodą? Nagrodą. Przykro mi, ale jestem nędzarzem i... Nie opowiadaj takich historyjek. Doskonale wiem, że nie jesteś takim biedakiem, jakiego udajesz. Więc albo teraz dasz mi coś dobrowolnie, albo... No dobrze.
Wszystko, co mogę zrobić, to dać ci trochę złota i poprosić, żebyś mnie oszczędził. W porządku, dawaj złoto. Masz. Czy wydarzyło się coś ostatnio? Nie. Nic specjalnego. No dobra, to spoko. To co, myślę, że pójdziemy w stronę farmy Bengara, nie? Jesteśmy już całkiem niedaleko, tylko sobie skręcimy w drugą stronę. I załatwimy sprawę. Do karczmy się nie udajemy, wiadomo dlaczego. Dobra, kolonia karna, pięknie. Mamy jakieś zwierzątka, są jak na razie dziki. Spoko w sumie. Nie no, ładne mamy, wiecie, obrażenia ogólnie. Tylko kryt słaby. No ja się po prostu też poważnie zastanawiam, czy faktycznie rozwijać dalej jednoręczną i przy niej zostać, czy iść w dwurękę, no. Paladyni to raczej dwuręczną się posługują, nie? Dlatego mnie to osobiście zastanawia. Nie widzę topielcy. To niedobrze, ale może zaraz mi się gdzieś pojawią tutaj. Zapewne przy przełęczy są orkowie. Nie wiem, widzę topielce na pewno. Znaczy możliwe, że nie pilnują do przełęczy, bo prawda jest taka... Jest zmutowany topielec. Wolałabym... Okej, skuszę je, szczególnie, że są na hita. Dlatego, że boję się, że one mogą mnie zatruć. Są orkowie. Jakże miałoby ich nie być, co? Jestem ciekawa, jak w orka skuszy, ale... A może Gekardowi chodziło... Zatruł mnie? Nie. Dobra, czyli one jednak nie zatruwają, ale jak mam kuszę, to mogę z niej pokorzystać trochę. Kogo my tam mamy? O, właśnie. Ci myrtańscy orkowie, to oni są przepierdzieleni. Oni takie obrażenia sadzą, że naprawdę nie. Dlatego myślę, że na razie nie ma co tam podłazić. Szczególnie, że gra jeszcze nie wymaga ode mnie konfrontacji z nimi. Znalazłam kuszę, tak przy okazji. Tutaj widać, że leży kusza Gekarda. No to spoko. Dobra, dziki. Tutaj jest kolejny skarb. Fajny ten topielec, w sensie on miał tak trochę w dupie, że jego kumpla bije tuż obok jego twarzy. Okej, kolejne jakieś cuda na kiju. Myślę, że typowo wybijać orków na farmie Bengara już będziemy w kolejnym odcinku, bo ten będzie już dosyć długi, ale warto sobie tutaj posprawdzać rzeczy. Sporo ciemnych grzybów, wilczy kieł. No nie wiem, czy mi to bardzo tak potrzebne. O, sporo deszczu polnego. To już jest fajniejsza wiadomość. Zapomniałam, że tutaj są oprócz orków jeszcze ich najemnicy. Trzeba było tu nie przychodzić. Mały mam zasięg jednak. Dobra. Na szczęście nie dostałam dużego kryta jakiegoś. No zapomniałam sobie o nich, że oni tutaj się kręcą przecież.
Zaraz cię załatwię. Nie. No, jeszcze takie ścierwojady będą mi przeszkadzać na przykład. No. Trzeba dać wkryta. Nie ma innej opcji. Bo będzie słabo bardzo bez niego. Oj, i to bardzo będzie słabo. Tu nic nie było przy posągu? Nie. Dobra, wiecie co? Zejdziemy sobie jeszcze tutaj niżej. Bo tu też powinien być smoczy korzeń na dole. Z tego, co mi się dobrze kojarzy. No tu są też, widzę, przeciwnicy bardzo przyjemni. A no tak, i tu są ludzie przecież nawet jeszcze. Proszę bardzo, smoczy korzeń. Dawaj mi to. Bardzo miło. No i expik, jak widzicie, się sypie. Już jest połowa praktycznie do kolejnego poziomu. To nie jest jakiś problem tutaj expa zdobywać. Trzy ścierwojady, już mamy więcej procent. O, i chyba znalazłam ostatni skarb dla Grega przez przypadek. Amulet dębowej skóry. Spoko. Dobra, jesteśmy w nowym miejscu. Sorry, ale muszę ci zabrać Serafis spod tyłka. Jak widzicie, tutaj są ludzie z czerwonej latarni. Także jest Bromor. Więc można sobie będzie z nim tutaj porozmawiać. Moi drodzy, zatrzymamy się tutaj. W kolejnym odcinku się właśnie tym oto zajmę. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, mam, jakby zapraszam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza, trzymajcie się. Ja lecę montować dla Was ten film. Myślę, że zaczniemy kolejny odcinek od pokonania orków na farmie Bengara. Później przyjdziemy tutaj, obrabować te skrzynki i porozmawiać z ludźmi. A później, trzeba będzie zerknąć w dziennik i zobaczyć, co możemy zrobić. Dzięki i cześć!